Siemanko, jestem po treningu, dzisiaj trening góry, także porobiłem sobie bench pressik oczywiście, bo wyciskanie na klatę, jak to woli, sobie tak progresowałem 100, 110, 120, 4 serie po 6 zrobiłem na 120, bez tempa, w miarę szybko, cyk cyk. Potem sobie machnąłem 130 seryjkę, 135, potem zrobiłem 135 w tych gladiatorach, tych co byłem w walce z Strength Wars. Może poszło lajtowo, poszło by więcej, ale straciłem pozycję tam przy wyciskaniu, chyba piątym powtórzeniu. Cały się ześliznąłem do tyłu i dobrze, że była sekurant. Mi to nie było w ryj. No ale nic, no to sobie machnąłem na szybko, bo nawet bardzo szybki trening. Potem sobie zrobiłem podciągania jeszcze nachwytem, potem 10-kilowym ciężarem, co dla mnie to jest naprawdę sporo, bo bez obciążenia mi to stwarza nieprawdopodobne problemy, trudności. Potem sobie zrobiłem 16-kilowym kettlem, ale to już młotkowym chwytem. Myślę, że ja jestem ogólnie zadowolony, bo widać, jak zacząłem robić te 2 tygodnie temu te podciągania, to jest jakiś tam progres, bo jeszcze niedawno 5 powtórzeń to samym ciężarem własnego ciała sprawiało mi ogromne trudy. No a teraz już sobie dokładam powoli ciężar, wiadomo, one tam jeszcze nie są jakieś takie perfekcyjne i tak dalej, ale spokojnie dążymy, dorzucamy, musimy pokochać te ćwiczenie. Jakby mi przyszło występować w następnej lidze Strength Wars, to na pewno takie ćwiczenia będą mnie czekały. Muszę być uniwersalny. A co do dalej sobie jeszcze zrobiłem dipsy tam 20, 30, no i na końcu 50-kilowym ciężarem, 6 czy 8 powtórzeń. A że na tyle się skończyło, potem przyszli klienci, także musiałem troszkę nadgonić. Dlatego taki znowu trening 3 ćwiczeń. No i tyle. Jutro sobie troszkę popracujemy nad może ciągami, siadami, bo wczoraj było podejście pod trening, ale przesadziłem z kofeiną, bo skończyła się moja przedtreningówka. No ale dzisiaj wpadły tylko 2 tabletki kofeiny i nawet nie wiem, czy zadziałało, ale trening się jakoś tam odbył. Ta klata jakoś tak powoduje, że trening mi się tak nawet i podoba, robienie góry, bo tylko i wyłącznie spowodowane jest to bench pressem. No, także tyle, jutro może coś też nagram, może nie, zobaczymy. Także ja se teraz jadę do wulkanizatora, bo wczoraj mi przyszły felgi, alumy i zobaczymy, jak się będą prezentować na aucie i czy w ogóle mi wpasują. To nie są dedykowane do golfa, znaczy do kurwa, do brawo albo do punto, jak Seba woli. No i tyle, także trzymcie się, kto tam jeszcze nie zasubskrybował i tego dzwoneczka nie zaznaczył, to niech to zrobi jak chce. A z mojej strony to by było na tyle, zajęte obydwa stanowiska, także sobie poczekamy. Także sobie oglądajcie i komentujcie, jak macie jakieś pytania i tak dalej. Jak coś będę umiał, to pomogę. Bye bye. Thank you.
Thank you.